Hej, 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 z tej strony SSS. Pora przyjrzeć się najnowszemu dziennikowi twórców Crusader Kings 3 o numerze 146 i zatytułowanym w wolnym tłumaczeniu Zaczęło się od kaszlu. Także przygotujcie się na ogromną garść informacji na temat wychodzącego 4 marca DLC Legends of the Dead. W poprzednich dziennikach twórcy zaznaczali, że chcieliby, aby system plagi chorób był o wiele bardziej rozbudowany od tego, którego byliśmy świadkami w poprzedniej części. A więc, aby też jeszcze bardziej odciskał piętno na naszych rozgrywkach w naszej ulubionej grze. Także będziemy mieli do czynienia zarówno z lokalnymi wybuchami łagodniejszych chorób, jak i po dewastujące całe kontynenty plagi. Zaś nasi poddani, którzy je przeżyją, będą tymi, którzy zweryfikują nasze dalsze rządy. Każda prowincja, poczynając od baroństw, będzie podatna na różnego rodzaju wybuchy epidemii, a czynnikami, które będą wpływać na to, czy do niej dojdzie, są następujące. Rozwój naszych prowincji, rodzaj terenu, liczba budynków, konkretne budynki, takie jak placówki handlowe czy rynki, ery, to czy występują inne epidemie w pobliżu, no i też game rules, zasady gry, które będzie można ustawić na początku rozgrywki. Ponadto epidemie będą dzielić się na trzy rodzaje, nazwane przez twórców intensywnością, czyli na pomniejsze, główne i apokaliptyczne. Także rodzaj będzie mocno wpływał na to, jak szybko epidemia będzie się rozprzestrzeniać, jak łatwo będzie przenikać do sąsiednich, nieskażonych prowincji oraz jak długo będą siać spustoszenie na zarażonych prowincjach. Twórcy uraczyli nas obrazkiem, na którym widać panel zawierający informacje o plagach zarówno na naszych ziemiach, jak i poza naszymi granicami. Każda epidemia będzie miała przypisaną konkretną chorobę, zaś każdy możny znajdujący się na danej prowincji może paść jej ofiarą. Już wcześniej wspominałem o tym, że wszystkie epidemie będą używać dynamicznego nazewnictwa i biorąc pod uwagę treść dziennika, można przypuszczać, że o wiele częściej choroby będą brały swoje nazewnictwo od władców, jeśli ich legitymizacja będzie niska. Co więcej, każda trwająca epidemia będzie widoczna na dedykowanym dla nich trybie mapy, a biorąc pod uwagę zamieszczone przez twórców screeny, trzeba przyznać, że są one w swym obrazie bardzo sugestywne, gdyż będą miały swoją własną animację przypominającą pulsującą krwią żyły. Nieco makabrycznie, ale na pewno immersyjnie. Po przybliżeniu mapy krwawy widok zostanie zastąpiony przez wyszarzony teren prowincji, który będzie obrazował nam to, jak bardzo ucierpiały dotknięte prowincje. Zostanie także dodany nowy widżet w dolnym prawym rogu ekranu, który będzie nas informował o wszelkiego rodzaju plagach, zarówno tych na naszych ziemiach, jak i poza nimi. Oczywiście będzie interaktywny, po kliknięciu zostanie aktywowany tryb mapy pokazujący epidemię, a także, co najbardziej ciekawe, będziemy w stanie spojrzeć na to, które prowincje i w jakim stopniu są narażone na rozprzestrzenianie się epidemii. Tak jak wspomniałem wcześniej, wiele czynników będzie miało wpływ na to, czy epidemia przedostanie się dalej, ale twórcy podają jeszcze kilka innych, takich jak tradycje kultur, czy chociażby to, czy dana prowincja nabyła wcześniej odporność po poprzedniej pladze. Na tym obrazku widzimy, że peczyński kaszel ma około 43% szans na to, że uderzy w Konstantynopol. Oczywiście epidemie będą mogły się także przenosić drogą morską. Poziom zainfekowania prowincji lub konkretnego baroństwa będzie przedstawiany w sposób procentowy i wraz z przekraczaniem kolejnych, coraz wyższych progów zarażenia, negatywne skutki będą się nasilać. Negatywne modyfikatory do rozwoju prowincji, poziomu kontroli czy społecznego poparcia będą teraz najpewniej o wiele częstsze. Ponadto widzimy też nowy modyfikator o nazwie Zagrożenie plagą. I tutaj pozwolę sobie na domysł, że będzie on ściśle związany z systemem podróżowania. I w prowincjach o jego wysokim poziomie nasi władcy podróżujący na polowania, śluby czy składanie hołdu będą mocno zagrożeni zachorowaniem na różnego rodzaju choroby czy negatywne wydarzenia. Maksymalny poziom zainfekowania może być redukowany przy pomocy różnych środków. Twórcy wymieniają przede wszystkim budowę nowych łańcuchów budynków, takich jak hospicja, lub też nowy specjalny budynek, w którym będą miejsca pochówków. W poprzednich omówieniach dziennika wspominałem o tym, że pozycja nadwornego lekarza także ulegnie rozbudowaniu i jedną z czynności, które będą mogli wykonywać, będzie nazwana kontrolą plag, gdzie zapewne wybitny nadworny lekarz będzie w stanie zwiększyć poziom odporności na szalejące epidemie, które mogą uderzyć w nasze włości. Ale oczywiście twórcy wspominają też o tym, że zupełnie jak w drugiej części Crusader Kings, będziemy mogli także odizolować nasze zamki i twierdze, zamykając na klucz bramy do naszych stolic.
Także wcześniej wspominałem o nowych rodzajach chorób, ale nie zaszkodzi jeszcze raz o nich wspomnieć. Zostanie dodana odra, dyzenteria oraz święty ogień. Z założenia odra będzie o wiele bardziej zabójcza dla dzieci, także twórcy wspominają o tym, że dodali także nowe dwa modyfikatory dla zdrowia naszych postaci. I będą one odpowiednio przypisane do młodych lub starszych postaci. Z założenia większość chorób będzie bardziej zabójcza dla sędziwych postaci. Twórcy zapewniają też, że mechanika plag będzie bardzo mocno modowalna. Bez problemu będzie można stworzyć swoje własne epidemie, zmienić to, jak się rozprzestrzeniają, jak wybuchają i zarażają postacie. A także modowalne będzie też ich graficzne przedstawienie na mapie w grze. To jest zapewne bardzo, ale to bardzo dobra wiadomość dla twórców moda Gothiera, którzy zaadaptują nową mechanikę dla swojej wspaniałej i rozbudowanej, a także całkowitej modyfikacji gry. Także gracze z poziomu samej gry przed rozpoczęciem rozgrywki będą mogli odpowiednimi zasadami gry modyfikować to, jak choroby działają. Na przykład, czy czarna śmierć pojawi się zgodnie z naszą realną historią w XIV wieku, czy też losowo. A na obrazku widzimy też podobną możliwość modyfikacji systemu, tylko że dla legend. Kolejna część dziennika dotyczy osławionej w historii czarnej śmierci, która wybiła niemalże pół Europy w zaledwie 7 lat, a i nie oszczędziła też północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Nikt nie był przed nią bezpieczny i właśnie dlatego twórcy bardzo mocno poświęcili się, aby sprawić, że jako gracze odczujemy ją zupełnie inaczej i mocniej niż pozostałe epidemie. Tym samym musieli oni zbalansować to, w jaki sposób ona działa, gdyż chcieli zachować ją w ramach nowej, wprowadzonej przez siebie mechaniki plag. Twórcy pochylili się nad tym, aby czarna śmierć funkcjonowała w podobnej manierze jak dobry horror o potworze, gdzie połowa filmu to strach w oczekiwaniu na wielkie ujawnienie potwora, zaś druga część pokazuje jego brutalne oblicze. W związku z tym, w pierwszej kolejności, jako gracze, otrzymamy wieści o śmierci i dewastacji gdzieś tam daleko. A następnie do naszych bram zaczną dobijać się przerażeni uchodźcy, szukający ratunku za naszymi murami. Aż w końcu pachy naszych postaci zaczną puchnąć i ropieć. W taki nastrój chcą nas prowadzić twórcy gry i oczywiście gorąco liczę na to, że im się uda. W końcu, gdy czarna śmierć nadejdzie, nie będzie już zbyt wiele do zrobienia. A to, jak nam się powiedzie przeżycie tego kataklizmu, będzie zależało od tego, jak dobrze się do niego przygotowaliśmy i jakie decyzje podjęliśmy. Tak czy siak, na pewno zostaniemy ostrzeżeni, zanim czarna śmierć sięgnie po nas swoje łapska. Twórcy zdradzają, że na pewno pojawi się kilka możliwości na przygotowanie się na czarną śmierć, jak chociażby zaopatrzenie w prowiant naszych prowincji, czy też nakazanie naszemu nadwornemu lekarzowi przeprowadzenie sekcji, aby móc odkryć sposób na to, jak uniknąć śmiercionośnej choroby, lub pozyskać chociaż szczątkowe informacje na jej temat. Twórcy chcą, aby kataklizm czarnej śmierci był bardziej wyścigiem zbrojeń, a nie oczekiwaniem na nieuniknione. Apokaliptyczny poziom epidemii zada potężne szkody dla naszych prowincji, szczególnie tych bardziej rozwiniętych, a choroba może wręcz wygasić całe linie krwi naszych dynastii. Modyfikatory związane z czarną śmiercią będą brutalne i śmiercionośne, tym samym sprawiając, że będzie ona najprawdopodobniej największym zagrożeniem w całej grze. Pora przejść do zapowiedzianej w poprzednim dzienniku nowej aktywności, którą są pogrzeby, podczas których będziemy mogli opłakiwać utraconych przyjaciół i członków rodziny. Z załączonego obrazka widzimy, że potencjalnymi nagrodami podczas wyprawiania pogrzebów będą poprawienie opinii w oczach innych, utrata stresu, zyskanie pobożności i zyskanie punktów legitymizacji, czyli nowego zasobu, o którym szerzej wspomniałem w poprzednich omówieniach. Pogrzeby będziemy mogli wyprawiać dla zmarłych nie dłużej niż 5 lat wcześniej postaci, zaś intencja opłakiwanie będzie standardowym ustawieniem, które w założeniu przyniesie najwięcej utraty stresu z pozostałych intencji, zapewne zapożyczonych z do tej pory dostępnych w innych aktywnościach opcji, np. zaprzyjaźnienie się z kimś lub morderstwo, ale to tylko moje domysły. To, gdzie odbędzie się pogrzeb, także ma znaczenie, gdyż prowincje ze świątyniami, a najlepiej z jak największym ich poziomem, będą najlepsze, gdyż zapewni nam to ogromną ilość pobożności. Ponadto będziemy mieli też wpływ na poziom ceremonialności, a jak możecie się domyślić, im będzie ona większa, tym nagrody lepsze, ale też i koszt wyprawienia pogrzebu wyższy. Pierwszą fazą pogrzebu będzie czuwanie, które będzie miało miejsce przed fazą pochówku, zaś goście podczas czuwania będą wymieniać się wspomnieniami o zmarłym pomiędzy sobą, takimi jak wydarzenia, wspomnienia czy jego charakter.
Goście pogrzebu będą mogli wchodzić pomiędzy sobą w różnego rodzaju interakcje, a te zapewnią nam nie tylko możliwość zyskania haków na kogoś, ale też i możliwość zwiększenia ilości pochówków, jeśli wiecie, o czym mówię. Faza pochówku będzie posiadała opisy wierne dogmatom religii postaci wyprawiającej pogrzeb i odzwierciedlała też religijne tradycje i kultury. A nawet nie zawsze ona będzie pochówkiem, gdyż równie dobrze może być spaleniem i tak dalej. W czasie pogrzebu będą też miały miejsce wydarzenia poboczne pomiędzy innymi postaciami, które będą wyświetlały się w oknie wydarzenia aktywności, zupełnie jak to jest z innymi aktywnościami w grze. Twórcy żartują, że da to trochę więcej życia pogrzebowi, a i oczywiście się z tym zgadzam. Kolejna część dziennika o numerze 146 jest poświęcona graficznemu przedstawieniu chorób, ale też i nowych zdobień i ubrań dla naszych nadwornych lekarzy i medyków. Tym samym do już bardzo graficznych przedstawień dostępnych w podstawce chorób dołączą kolejno groteskowo wyglądające, a konkretnie odra oraz ospa. A możliwe, że część z już występujących także otrzyma graficzne usprawnienie. Ponadto otrzymamy nową opcję w grze pozwalającą na ukrycie efektów chorób na postaciach, co zapewne będzie dobrym rozwiązaniem dla ludzi o słabszej tolerancji na fizyczne aspekty chorób. Nadworni lekarze także otrzymają nowe stroje i nakrycia głowy, co powinno nadać większej imersji w samej grze. A także, jak widać na obrazku, nowe animacje jak na przykład użycie moździerza. Pozostaje tylko czekać na 4 marca, aby zobaczyć zarówno nowe animacje, jak i nowe ubiory w ruchu. Ostatnią sekcją dziennika są osiągnięcia, jakie możemy zdobyć w najnowszym DLC Legends of the Dead, a są one następujące. Na poziomie najłatwiejszym, legendarny za ukończenie legendy oraz nie weźmiecie mnie żywcem za podróż do bezpiecznego miejsca w czasie, gdy nasza stolica jest zarażona w wyniku epidemii. A to z kolei może pozwalać sądzić, że może będziemy mogli na dłużej udać się na sąsiednie prowincje lub nawet dwory, aby przeczekać epidemię. Na poziomie łatwym okaż szacunek, czyli wyprawić pogrzeb dla protagonisty naszej legendy oraz niekończąca się historia za ukończenie legendy naszego przodka po jego śmierci. Na poziomie średnim boskie prawo, czyli osiągnąć maksymalny poziom legitymizacji, kanonizacja, sprawić, aby protagonista naszej legendy został świętym, mobilność w górę, posiadając wyższy poziom legitymizacji niż nasz władca, z sukcesem przejąć jego tytuł, oraz lokalna legenda, jako hrabia ukończyć legendę na poziomie mitycznym. Na poziomie trudnym, nie dzisiaj, zostać zarażonym czarną śmiercią i przeżyć, oraz wyspy Faros, jako postać o szkockim pochodzeniu, ukończyć legendę, która będzie wskazywać na nasze pochodzenie z antycznego Egiptu. I finalnie na poziomie bardzo trudnym, nie dotkniesz tego. Posiadać zarażone baroństwo przy maksymalnym poziomie odporności na epidemię. I to wszystko w ostatnim, przed premierą DLC dzienniku. Mam nadzieję, że tak samo jak ja wyczekujecie go z niecierpliwością, a ja jak zawsze zachęcam was do obejrzenia mojej serii narracyjnej z Crusader Kings 3, czyli Kroniki Rodu Łapowiczów. Najnowszy, 15 epizod wciąż się pichci, ale najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu będzie opublikowany. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!